Dzień dobry, drogie dzieciaczki, witam was bardzo serdecznie. Ostatnio widzicie na kanale, u nas dość troszeczkę rzeczy się dzieje. Cały czas wam coś wrzucamy, cały czas nad czymś pracujemy. Jest fajnie. Fajnie reagujecie na nasze materiały. I właśnie ostatnio też wam zapowiadałem, że zrobię wam taki odcineczek o ciekawości muzycznej. Coraz częściej właśnie widzę wśród uczniów i wśród młodych ludzi, jak na przykład zaczynają grać na instrumencie, gdy rozmawiamy o tym, co chcesz grać i tak dalej, pojawia się takie sławne już w sumie, no ja tak za bardzo nie słucham muzyki, to mnie to tam mnie to tak mało interesuje, albo słucham tego, co w radiu i tak, ale chciałem się nauczyć grać na gitarze. No i tu od razu pojawia się problem, skoro nie słucham muzyki, to jak mamy grać na instrumencie? Gitara, jakikolwiek instrument, wymaga od nas wielu godzin spędzenia z tym właśnie instrumentem. I jeśli nie sprawia nam to przyjemności i nie mamy jakiejś właśnie motywacji w postaci chociażby tego, że nie wiem, chcemy być jak jacyś tam nasi muzycy i tak dalej, no to już jest ciężko nam pewną rzecz przeskoczyć, nie? To jest też problem, z którym boryka się też wielu gitarzystów, bo jeśli już nawet słuchają czegoś, to zamykają się w jednym rodzaju muzyki i poza niego nie chcą po prostu wyjść. Dla przykładu, wrzuciłem wam ostatnio Dirty Blood Canyon, Panzer Division, mojego zespołu. Płyta była inspirowana tak właśnie taką metaliką, takim southern metalem i tak dalej, że metaliką z Reloada Loada. To właśnie było takie brzmienie gitar, które chciałem wyciągnąć. Oczywiście każdy powie, nie, tylko Seek and Destroy, Kill Em All i pierwsza płyta. No ja tak akurat bardziej wolę to, ale mniejsza o to. No i wtedy strasznie wzorowałem się takimi brzmieniami, tylko to mnie interesowało. No i dlatego ta płyta brzmi tak bardzo monotonnie. Dzisiaj, gdybym miał tą płytę zrobić, to oczywiście zrobiłbym ją inaczej i brzmiałoby to zupełnie inaczej, ale wtedy według mnie to działało. Dzisiaj tak słuchając tego, no przykładowo solówek, tak ogólnie riffy są całkiem spoko, ale przykładowo solówek to jest po prostu mi tak wstyd. Nasłuchałem się właśnie wtedy właśnie Kirków, Hametów i tak dalej, gdzie to było wszystko na pentatonice molowej, jedziemy w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Nudne to jest jak flaki z olejem, gdybym te wszystkie w sumie solówki połączył w jedno, no to w sumie byłoby... Nie różniłyby się za dużo, najwyżej jakimś flażoletem i tyle. I tu właśnie wchodzi taka kwestia jak ciekawość muzyczna. Co to tak naprawdę jest? My jako muzycy mamy, wiadomo, jakiś tam ulubiony, nie wiem, rodzaj muzyki, ulubionego muzyka i tak dalej, i tak dalej. Ale chcąc się rozwijać, jednak powinniśmy postarać się wyjść poza te normy, które sobie sami dajemy, nie wiem. Na moim przykładzie, kiedyś tam właśnie, tak jak mówiłem, lubiłem właśnie metal, rock i tak dalej. No i oczywiście zamknąłem się tylko w tym. Musiałem się nauczyć, nie wiem, tłumienia ręką, palm muting, nie wiem, flażolety, brzmienie pieca musiało być takie i takie i takie. I nauczyłem się tego i siedzisz już w tym i grasz to w tym stylu i tak naprawdę w pewnym momencie się znudzisz i nic więcej nie zrobisz ponad to, co wymaga od ciebie ten gatunek muzyczny. Ale w trakcie tego, dokładając, nie wiem, na przykład zacząwszy słuchać na przykład, nie wiem, muzyki bluesowej, zmieni nam się troszeczkę skala, zmieni nam się styl graj, na przykład, nie wiem, dorzucimy slajda, zaczniemy słuchać, nie wiem, popu, to na przykład z tych skal molowych wskoczymy na przykład na skalę durowe i to już nam rozwinie na przykład nasze granie, bo możemy stosować do naszego grania, może coś z tego fajnego wyjdzie. Nie wiem, zaczniemy słuchać reggae, połączymy sobie reggae na przykład z naszym graniem i już będzie coś fajnego. Odkryjemy nowe instrumenty, nowe brzmienia, nowe aranżacje. My jako muzycy powinniśmy być jednak ciekawi. Nie powinniśmy się jednak zamykać właśnie w tych normach, które sobie sami wymyślimy, tylko jednak powinniśmy interesować się muzyką. Powinniśmy non-stop szukać, non-stop odkrywać nowe rzeczy. Kiedyś właśnie zainspirowały mnie słowa Phila Anselmo, bo mówił, że jak zakładali zespół, to wszyscy brzmieli tak samo, to były tam lata 90. i wszyscy chcieli brzmieć tak jak na przykład Motley Crue i tak dalej, takie bardzo glamowe granie, takie hair metalowe i tak dalej. Wszyscy wzorowali się na jednym, dwóch zespołach i wszyscy brzmieli identycznie, a oni właśnie, żeby się przebić przez to, stwierdzili, że muszą się wzorować nie na jednym. Znaczy pierwsze tam albumy, no, były tak właśnie wzorowane, ale jak już dorośli jako muzycy, to stwierdzili, że nie można tak, że muszą wzorować się na kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu zespołach i dopiero z tego wypadkowa, bo tutaj są fajne flażolety, tu jest, nie wiem, tu jest na przykład, mają popik jakiś ten, fajne, nie wiem, aranże, tutaj jest na przykład, nie wiem, reggae, mają coś tam, tutaj mają, nie wiem, jakieś coś tam innego, nie? I z każdego tego można coś wyciągnąć, coś, co jest fajne i do naszego stylu grania możemy to użyć, nie wiem, tak jak mówiłem, słuchamy, załóżmy, nie wiem, popu i wszystko jedziemy na przykład, nie wiem, chcemy grać tak Ariana Grande, no to nie wiem, brzmimy po prostu, wszystko robimy w skalach durowych, wszystko jest wesołe, la 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 la, fajnie, nie?
i zostajemy przez całe życie tylko w tym. Nigdy się nie rozwiniemy, będziemy mieli to samo, będziemy brzmieć jak ta Ariana Grande i nic więcej nie zrobimy. Gdy chcemy określić jednak swoją własną muzykę, gdy chcemy znaleźć jednak swoje brzmienie, no to jednak musimy zacząć kombinować, musimy jednak zacząć szukać. Może na przykład, nie wiem, troszeczkę bluesa do tego wrzucimy, może zaczniemy grać slajdem, nie wiem, może trochę rocka, jakiś tapping, nie wiem, sweep picking do tego, nie wiem, no nie słyszałem na przykład popu, w którym by się pojawił sweep picking, a może by to na przykład było ciekawe, nie? Jeśli nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć, nie? I to dotyczy nas jako muzyków. My jako muzycy nie możemy się zamykać w jednym stylu muzycznym. Musimy cały czas starać się odkrywać różną muzykę. Przykładowo, nie wiem, gramy właśnie, nie wiem, rock i używamy cały czas pentatoniki. Mamy te 5 dźwięków, jedziemy sobie na tym, jest fajnie, jest tego. Dodamy na przykład, nie wiem, do tego troszkę bluesa, czyli już do tego nam skoczy ten tryton do tej pentatoniki i już nam się coś zmieni, nie? Nie wiem, gramy właśnie takie brzmienia, za chwilę stwierdzimy, że nie wiem, że chcemy bardziej orientalnie, połączymy to, nie wiem, ze skalą arabską, już wtedy jest inne brzmienie, już inaczej zmienia nam się układ piosenki, już inaczej to nam brzmi. Zainteresują się, nie wiem, troszeczkę jazzu, dodamy do tego. Już może wyjdzie coś z tego fajnego. Nie wiem, posłuchamy troszkę funky. Już mamy bas inny, który inaczej gra. Inna sekcja rytmiczna, która już nas napędza na trochę inne brzmienia, nie? Już troszkę inaczej gitara brzmi. I tak naprawdę z każdej muzyki możemy coś wyciągnąć. Każda muzyka ma oczywiście te swoje standardy, które narzuca mu ten dany gatunek. Ale wy jako muzycy, jeśli będziecie otwarci, możecie te właśnie standardy możecie pominąć, możecie wyciągnąć to, co jest najfajniejsze dla was, połączyć i wtedy na przykład zakładając zespół, nie wiem, mając takich inspiracji, nie wiem, 20, 30, 50, 100, wtedy z każdej coś weźmiecie, to wtedy na pewno, gwarantuję wam, wyjdzie coś oryginalnego. Przy okazji wy jako muzycy nie znudzicie się tak łatwo, bo non-stop będziecie czegoś szukać. A przykładowo zostaniecie w jednym, no to co, nauczycie się wszystkiego, co macie się nauczyć i tyle. Umiemy wszystko i tadam, 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 nie ma nic więcej. Wiadomo, takie podejście też jest spoko. Muzyka ma nam sprawiać radość. To jest najważniejsze. To jest podstawa wszystkiego, co robimy na instrumencie. To ma nam sprawiać radość. Ale, tak jak powtarzam, jeśli chcemy się rozwijać, no to czemu mamy nie posłuchać czegoś innego? Czemu mamy nie poszukać czegoś innego? Czemu mamy się nie zainteresować innymi rodzajami muzyki? Nawet z ciekawości. Zobaczyć. A na przykład, nie wiem, teraz popularne jest, nie wiem, coś tam. No to posłuchamy. Albo na przykład wpiszemy sobie, nie wiem, nawet w głupich goglach, nie wiem, rodzaje muzyki, nie? I na przykład sam metal, załóżmy, dzieli się, nie wiem, na 50, 60 rodzajów, nie? Tam jest sam folk metal, no to macie zwykły folk, nie wiem, viking metal, nie wiem, battle metal i tak dalej, nie? To jest tego po prostu różne rodzaje, nie? Więc czemu się na przykład nie zainteresować, nie spróbować, nie popatrzeć? Może coś znajdziecie dla siebie, coś nowego, czego byście się nie spodziewali. Dlatego właśnie daję wam kolejne zadanko. Pod spodem dam wam parę linków do różnych ciekawych filmików. Zobaczymy, co powiecie na to. I co? I w tym tygodniu zostawiam was z posłuchaniem tego, żebyście też oczywiście postarali się znaleźć jakieś nowe, fajne zespoły. Coś znajdziecie w tym tygodniu, oczywiście piszcie mi. Uwielbiam, jak mi piszecie jakieś nowe kawałki. Wszystko sprawdzam, uwielbiam po prostu. Nawet jeśli mi się nie podoba, no to spoko, nie spodoba się i tyle, nie? Żyjemy dalej, nie? A jeśli spodoba, to co? To mamy wtedy nowy kawałek. Do autka se wrzucimy i ten-da-dan-da-dan przy nowej muzyce, nie? Jest fajnie, nie? Więc drogie dzieciaczki, przede wszystkim interesować się muzyką i co? I miłego dnia wam życzę jak zawsze. Pa! I zadanko pamiętajcie pod spodem posłuchać i jak macie jakieś fajne kawałki, też możecie przypinać, pisać w komentarzach i co? I pa! Na razie, pa!